Zamykasz sobie oczy i przy zamkniętych oczach przeskanuj całe ciało, tak żeby nic ci nie gniotło, nie uwierało. Teraz możesz się gnieździć, wiercić, kręcić, układać. Najważniejsze, żebyś to właśnie zrobiła przy zamkniętych oczami, bo wtedy bardziej czujesz ciało. I ułóż się tak, żebyś miała komfortowo, absolutnie komfortowo, a najlepiej jak poczujesz, że nie czujesz ciała. To wtedy znaczy, że super się ułożyłaś, powiesz i zaczniemy zabawę. No, jest wygodnie. Dobrze. Piotruś, jesteś gotowy? Tak. Ja policzę do trzech i zaśnij. 1, 2, 3. I śpisz. Ja teraz przenoszę cię w przestrzeń zeni i diagnozuj całą przestrzeń. Pod względem energetycznym, pod względem obrazu tego, co jest w jej przestrzeni. No to od razu mi się ukazały jakby dwa dyski, które są od siebie oddzielone, chociaż między to jak tarcze wyglądają i są do środka ciemne. Nad sobą tak wiszą i stroną do siebie skierowaną są ciemne, a na zewnątrz jakby jasne, coś takiego. Dobrze, zapytaj się ich, kim są, czym są. Kim jesteście, czym jesteście? Jakby tak kilka odpowiedzi usłyszałem, ale pierwsze to możliwościami. A inne jakie odpowiedzi były? Przyszło mi rozwarstwieniami. Dobrze. W takim razie jeszcze coś jest w przestrzeni? Tylko taki, powiedzmy, że jakby to wygląda świetlista fontanna, tylko że to co opada, to tak bardziej przypomina wierzbę płaczącą. O. Zapytaj się, kim czym jesteś? Kim czym jesteś? Pośrednikiem? Między kim a czym? Między kim a czym? Między cząsteczkami świadomości? A? A spójnością? Okej, okay, dobrze. Dobra, w takim razie teraz będziesz pracował w tle, tradycyjnie, i będziesz przy okazji się przyglądał, co się dzieje. Dobrze. Zaniu, powiedz mi, czy leżysz wygodnie, czy nic cię nie gnie, cię nie uwiera? Jest okej. Okay. Bardzo dobrze. Słuchaj. Teraz otwórz swoje oczy fizyczne, teraz je zamknij, teraz je otwórz, teraz zamknij, teraz otwórz, zamknij, otwórz, zamknij. Teraz całą twoją świadomość przenoszę na pięty i bardzo delikatnie nimi poruszaj i powiedz mi, czy one tam są. Są. Dobrze. Teraz z powrotem przenoszę całą świadomość twoją na oczy fizyczne, otwórz je i powiedz, co widzisz na wprost. Lampę. Dobrze, przyjrzyj się tej lampie bardzo dokładnie. Tak dokładnie, jak tylko najbardziej możesz. Ja później zapytam cię o pewien szczegół tej lampy i chciałbym, żebyś mi o nim powiedziała. Ponieważ nie wiesz, o jaki szczegół zapytam, więc przyglądnij się bardzo dokładnie. Teraz patrzysz tak bardzo dokładnie, szeroko otwartymi oczami. Teraz wyobraźnij, robisz zdjęcie tej lampie, bo ze zdjęcia łatwiej będzie ci później odczytać. Teraz robisz to zdjęcie, zamykasz oczy i cały czas wyobrażasz sobie, że patrzysz na to zdjęcie tej lampy, a ja całą twoją świadomość przenoszę na pięty, łydki, kolana, uda, brzuch, plecy od kości ogonowej aż do podstawy czaszki. Teraz przenoszę na klatkę piersiową, a teraz na twoje serduszko. Powiedz mi, jak pracuje twoje serduszko? Wolno, szybko, równo, nierówno? Jakie tam jakieś informacje o nim mi przekaż? No tak nie za bardzo je czuję w ogóle. Dobrze. Ale tak jak czujesz, że jest spokojne? Raczej spokojne. Bardzo dobrze. W takim razie teraz przenoszę twoją świadomość na klatkę piersiową i poczuj,
jak z klatki piersiowej odchodzą napięcia, ona się rozluźnia, oddech staje się coraz lżejszy, spokojniejszy, klatka piersiowa zasypia i śpi. A ja przenoszę twoją świadomość na kark, ramiona, ręce, dłonie, szyję, dolne partie mięśnie twarzy, górne partie mięśnie twarzy i pierwsze oko. Pierwsze oko jest tam gdzieś na środku czoła. Ja teraz tam dotykam swoim palcem energetycznym. Powiedz, co tam czujesz? No, za bardzo nic. No, bo to jest subtelna energia. Ja dotykam palcem, ale energetycznym. Więc to jest bardzo subtelna. Trochę coś tam czuję. O, właśnie. Skup się na tym. Poczuj to bardziej i powiedz, co to jest. Taki ucisk. O, widzisz? To teraz bardzo się skup na tym ucisku. Ja przyciskam jeszcze mocniej, jeszcze mocniej, jeszcze mocniej. Teraz bardzo wyraźnie czujesz. Ja teraz pójdę do 10, ale jak doliczę do 6, twoje pierwsze oko się otworzy całkowicie i się aktywuje. A jak policzę 7, 8, 9, 10, zaśniesz, opuścisz ciało i staniesz się czystą świadomością. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i śpisz. Ja przenoszę cię na taką łąkę pełną kwiatów. Jest samo południe, środek lata, świeci słoneczko, niebo jest czyste, piękne i dookoła ciebie, jak okien sięgnąć są, na przykład czerwone maki. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, czy widziałaś kiedykolwiek tak dużo czerwonych maków w jednym miejscu? No wyobrażam je sobie, jest dużo. Dużo, dobrze. W takim razie ja policzę do 3 i ta łąka zamieni się w kwiaty, jakie były, są i jakie będą. 1, 2, 3. Przyglądaj się tym kwiatkom i powiedz mi, ile rozpoznajesz ich, że wiesz, jak się nazywają, a ile jest takich, których nigdy jeszcze w życiu nie widziałaś. Tak nie za bardzo wyraźnie je widzę. Dobrze, ja teraz daję okulary prawdy, dostrajam je i ty widzisz bardzo wyraźnie teraz. I powiedz mi, te, które znasz, jakich jest dużo, tak mniej więcej, bo to nie są zawody. A jak dużo jest takich, których nie znasz? Tak się porozglądaj, bo to jest tak dla zabawy, bo to nie ma znaczenia. No nie widzę ich za wyraźnie, ale takie różne są te kwiatki. Dobrze, w takim razie teraz ja unoszę cię do góry, coraz wyżej, teraz z ogromną prędkością lecisz w stronę chmur i już jesteś pod chmurami. Dotykasz czubkiem głowy chmurki, chmurka jest miękka, delikatna, przyjemna, ale nie chce cię przepuścić. I ty widzisz jak taki sopelek sobie i tak patrzysz z góry na tą łąkę, na te kwiaty, na góry, lasy, na całą Polskę, na całą ziemię. Z tego miejsca widzisz ziemię ze wszystkich stron. Widzisz nawet statuę wolności w Stanach Zjednoczonych i powiedz mi, którą rękę ona ma podniesioną do góry. Nie widzę tego za wyraźnie, ale bym powiedziała, że prawą. Dokładnie. Tak, prawa ręka. Dobrze. W takim razie teraz chmury się otwierają, a ty wchodzisz. Chmury zamykają. Dookoła ciebie nic nie widzisz, tylko mgłę. Chmurę widzisz od środka. Powiedz mi, jakiego koloru chmura jest od środka? Biała, szara czy jakaś inna? Biała. Biała. Dobrze. Teraz chmura się otwiera, ty wychodzisz nad chmurę, chmura zamyka się pod stopami i ty bosymi stopami stoisz na chmurze. I dookoła ciebie nic, tylko są chmury. Tak jak zawsze patrzyłaś na ziemię i wystałaś na ziemię, widziałaś ziemię i tam różne rzeczy, to tutaj widzisz tylko chmury, a nad tobą niebo i słoneczko. Powiedz mi, czy na tej wysokości niebo jest jakieś bardziej niebiesiutkie, bardziej ładniejsze, czy jest takie same jak z ziemi? Nie widzę wyraźnie, ale takie bym powiedziała szarawo-niebieskie. Szabary. No i dobrze. A po której stronie ciebie jest słoneczko, tak mniej więcej? Po prawej. Popatrz mu tak prosto w twarz i powiedz na głos. Kocham cię, słoneczko. Kocham cię, słoneczko. Co ono odpowiedziało? Jaka pierwsza myśl taka do ciebie dotarła? Nic. Jeszcze raz. To jest tak z tym subtelnym odczuciem. Najpierw nie mówisz nic, bo to jest... Ja mówię do ciebie dźwiękiem, głosem, a słoneczko odpowiedział do ciebie telepatycznie. Skoro ja słyszałem, to i ty powinnaś usłyszeć. Tylko ty jeszcze może nie wiesz, że to właśnie tak trzeba być. Więc jeszcze raz mu powiedz i jak taka myśl się w tobie pojawi, jakby myśl, odczucie... To będziesz wiedziała, co ono znaczy i to będzie ta odpowiedź. Jeszcze raz powiem. Kocham cię, słoneczko. Ja też. Rozumiesz teraz już, o co chodzi? Mhm. I o to, że trzeba się tylko tak jakby dostroić do tego. Tu już jest cisza, tu jest subtelne. Wchodzisz teraz w świat subtelny, delikatny, bardzo delikatny. Tu nikt krzyczał nie będzie.
Tu nie Radio Maryja, gdzie się drze na pół wsi albo pół miasta. Tu jest cisza, tu jest spokój, równowaga. Tu jest ta prawdziwa przestrzeń. Dobrze, ale właśnie chodzi o to, żebyś ty bawiła się dobrze, żebyś postrzegała to, żebyś doświadczała, żebyś próbowała cały czas jakby wiedzieć, w czym się znajdujesz i jak to odbierasz. Żebyś tak jakby była w tym, wiesz, o to chodzi. To nie są zawody, tu nic nie musisz. Ty bądź obserwatorem, tylko takim, małe dzieci są. One są ciekawskie, nic więcej. Mam pytanie, bo mi tak cały czas latają pod powiekami oczy, to jest normalne? Nie, to nie jest normalne, dlatego że całe życie patrzyłaś przez oczy, a teraz już oczy są zamknięte i śpią, przez nie już nikt nie zobaczysz. Teraz możesz zobaczyć tylko przez oczy wyobraźni, przez duszę, nie wiem jak to nazwać, czy pierwsze oko, trzecie oko, niektórzy mówią, chociaż to jest pierwsze oko, uważam. Ale to już jest zupełnie inne widzenie i teraz przełącz się na tą wyobraźnię. Ja to nazywam, że to jest wyobraźnia. I po prostu zaakceptuj, nieważne co widzisz, nieważne, nie trzeba tego nazywać, że to jest wyobraźnia, nie wyobraźnia, ale przyjmijmy, że jest to wyobraźnia i mówisz cały czas o tym, co widzisz, rozumiesz, co czujesz, a że to cię wyobraźnia podpowiada, co to ma za znaczenie, kto. Ważne, żeby odbierać to, czego normalnie nie odbierasz, bo dlatego, że normalnie odbierasz wszystko zmysłami, wzroku, słuchu, ktoś mi jak mówię, musi coś pokazać albo krzyknąć do ciebie, żebyś usłyszała, a tu jest wszystko subtelne. Tu są obrazy, które bardzo szybko się mogą pojawiać, znikać, ale ty możesz je zatrzymać, ty możesz się im przyjrzeć, możesz je wrócić nawet, jeżeli coś ci mignie przed oczami, możesz to wrócić i to przed tobą się wyświetli jak ekran i ty to zobaczysz. Tutaj jest dowolna zabawa. Dobrze, w takim razie teraz tutaj jesteś na tych chmurkach, ja chcę, żebyś pobiegała po tych chmurkach, tak jak małe dziecko, żebyś pobiegała, poskakała, pokaturlała się, fikołki porobiła i powiedz mi, czy te chmurki są równe, nierówne, miękkie, twarde? Miękkie i takie, no jak to chmurki nierówne. Nierówne. Ale przeszkadza ci to, że one są nierówne i tak biegasz po nich, czy? Nie, fajnie się biega. A zrób taki skok na przykład na 2 metry, na 10 metrów, albo zrób taki skok na kilometr. Fajnie się tak skacze? Super. Dobrze. A teraz wyskakujesz do góry i już latasz jak ptaszek. Lecisz w lewo, w prawo, wyżej, niżej, robisz fikołki, piruety. Fajna zabawa? Super. A co jest lepsze? Chodzenie, bieganie, skakanie po tych chmurkach czy latanie? No szybciej się lata. Szybciej się lata. W porządku. Zwróć uwagę teraz na jedną rzecz, że jeżeli pomyślisz, że skręcasz w lewo czy prawo, dokładnie tak się będzie działo. Uwaga, że ty przejmujesz teraz władzę nad sobą i ty decydujesz, jak latasz, jakie ewolucje wykonujesz. Pobaw się tak na full, żebyś zobaczyła, jak łatwo się sobą rządzi, zarządza, dysponuje. No, robisz wszystko, co chce. Dokładnie. Tak samo jest w życiu. Jeżeli jesteś świadoma, możesz robić wszystko, co chcesz. A jak jesteś nieświadoma, no to nie robisz tego, co chcesz. Jesteś uzależniona od kogoś, od czegoś, od wyobraźni, od wiary, od różnych kierunków. Ja tu chcę ci pokazać, jak wiele możesz, tylko z tego nie korzystasz. Bo kiedy ostatnio latałaś? Kiedy biegałaś po chmurkach? No wcale. Rozumiesz? No właśnie. A popatrz, a mówisz, że to jest fajna zabawa. To dlaczego nie korzystasz z fajnej zabawy? Po co masz chodzić na piechotę, rozumiesz? Czy tam gdzieś czekać na jakiś autobus, czy samochód, czy samolot? Czy jechać, czy coś, jak tu możesz się przenieść, gdzie chcesz, kiedy chcesz i nie potrzeba ci do tego niczego. Rozumiesz? Ja ci pokażę, jaka to jest fajna zabawa. Powiedz mi, czy ty masz takie miejsce, o którym marzyłaś zawsze, że chciałaś tam gdzieś być albo coś. Czy masz takie miejsce? No ja jestem bardzo domatorką, więc chcę być w domu. Dobrze, no więc wypowiedziałaś, że chcesz być w domu, tak? I zobacz, gdzie jesteś. No w domu. I jakie to jest proste? Ma już nowy dach. Już ma nowy dach, dom? Po remoncie. O, popatrz. A ty myślałaś, że jesteś przed remontem, tak? No więc teraz zobacz. Przyjrzyj się temu dachowi, jaki on jest i potem zobaczysz po remoncie, czy on będzie dokładnie taki sam. No, jest brązowy, takie super wypasione dachówki. Widzisz? Słuchaj, ja ci coś powiem teraz, bo to jest bardzo ciekawe, tak skoro już tak wyszło.
jak miałem gdzieś tam, powiedzmy, nie pamiętam, 20 parę lat, wtedy to były takie czasy, że samochód Nissan, no to słuchaj, to jak dzisiaj, nie wiem, jakiś Mercedes nowszej klasy. Ja kupiłem tą starą Nissan, miała tam chyba 18 lat, czyli ja ją remontowałem. Ja ją remontowałem i miałem taki set, który był tak realistyczny, że po prostu głowa mała. Że ja tą Nissan przyjechałem na taką łąkę, stanęłem i widziałem, jak ona była piękna. A wtedy ona była rozebrana, to był kupa złomu. Ja tak, ten obraz taki jej, taki piękny, tak mi utkwił w wyobraźni, ale wiesz, jak to sen, nie? Obudziłem się, więc już umysł zamieszał, pozamiatał, a to sen, śniło ci się, wydawało, nic nie dało, bo tak umysł działa, bo on jest bardzo prymitywny. No i dobra, więc ja zapomniałem o tym. Ale pamiętam, wreszcie skończyłem tą Nissan. Skończyłem ją, ona już jest gotowa, ja ją odpaliłem, jadę na pierwszą przejażdżkę i przypomniałem sobie o tym śnie. Więc pojechałem na tą łąkę, stanąłem dokładnie w tym miejscu, jak w tym śnie, poszedłem z boku, stanąłem i przyjrzałem się temu samochodowi. I on wyglądał dokładnie tak, jak ja go wtedy widziałem. Dokładnie tak. Ja byłem po prostu w szoku, że ja już go widziałem wcześniej. Bo to my tylko tak wyobrażamy sobie, że coś jest albo czegoś nie ma. Wszystko zawsze było, wszystko zawsze jest i wszystko zawsze będzie. A my swoją wyobraźnią będziemy przesuwali te obrazy i te zdarzenia w czasie, w przestrzeni. I na tym polega iluzja. Rozumiesz, że my robimy rzeczy niemożliwe, dlatego że wszystko jest w jednej chwili, a my potrafimy to rozłożyć na lata. Na raty, na spłaty, na remonty, na wszystko. A to wszystko jest już. Wystarczy mieć tylko czysty umysł, być zrównoważony i można do wszystkiego podejść na już, zobaczyć to i stworzyć to. Dlatego, że w swojej przestrzeni zaistniało coś takiego, remont tego dachu. Więc dlatego doświadczyłaś. Doświadczyłaś odpowiedzi jakby na to, co planujesz. Tylko w rzeczywistości planujesz to w czasie, a tu już masz. No ja już mam. I mam te solary na dachu gotowe. Dokładnie. I elewacja jest gotowa. Dokładnie. I właśnie na tym polega cud, rozumiesz? Na tym polega cud, który wcale nie jest cudem. To jest normalna rzeczywistość. Im większa wiara w siebie, tym większe cuda możemy czynić. Kiedyś ponoć zapytano Jezusa: Panie, takie cuda czynisz? A on mówi: wy będziecie jeszcze większe cuda czynili niż ja. Rozumiesz? Ale później odpowiedni ludzie to przekręcili, przekabacili i powiedzieli: ty jesteś pyłem marnym, ty jesteś nikim. Tralalala. Tak. I jeżeli myślisz, że jesteś nikim, to jesteś nikim. A jak wiesz, że jesteś wszystkim, że wszystko możesz, to właśnie się bawisz tak jak dzisiaj, w hipnozie, niby, ale tak naprawdę w życiu możesz się normalnie bawić dokładnie tak samo. Naprawdę tak samo. Tu jest potrzebna tylko wiara, ale w samą siebie, a nie w kogoś, nie w coś. W co wierzysz, temu oddajesz swoją moc. Kreacji, zabawy, szczęścia, radości. Rozumiesz? Ważne, żeby myśleć pozytywnie. Dokładnie. Pozytywnie myśleć i nie rozkminiać, nie pozwolić, żeby umysł udowodnił ci, że to, co ty myślisz, jest nierealne i niemożliwe. Bo jeżeli mu pozwolisz, to on ci wszystko rozpieprzy. On jest specjalista w rozpieprzaniu wszystkiego. Nie zrobi nic, żeby było dobrze, ale za to zrobi wszystko, żeby rozpieprzyć wszystko. Naprawdę, tak umysł działa. A wiesz dlaczego? Bo się boi. Boi się, że jeżeli ty zrozumiesz, że to ty masz decydować, a nie on czy ktoś, to on będzie musiał odejść, zniknąć, umrzeć, nie wiem. A on tego nie chce. Więc robi wszystko, żebyś ty i inni byli niewolnikami umysłu. Prawie wszyscy ludzie są niewolnikami umysłu. Dosłownie, niewolnikami. Teraz przed tobą stoi twój umysł. Powiedz, jak on wygląda? No, coś ciemnego. Ciemnego. A jakaś miernota, chudzina, czy taki wypasiony cwaniaczek? No, raczej taki chuderlawy. Chuderlawy cwaniaczek, tak? Dobrze. No, porozmawiaj sobie z nim. Dlaczego ci przeszkadza? Dlaczego ci wszystko opóźnia? Dlaczego ci miesza? Pogadaj sobie z nim. Dlaczego mi przeszkadzasz i opóźniasz? Mówi mi, że to ty. Widzisz? On mówi, że to ty to robisz. Rozumiesz?
I on w pewnym sensie ma rację, bo to ty takimi myślami to robisz, a on jest tylko przedstawicielem jakby wykonawstwa tego. Ty masz wątpliwości, no to on sprawia, że te wątpliwości działają. Rozumiesz? On dokładnie robi to wszystko, co ty myślisz o sobie. Jeżeli ty myślisz, że ty możesz wszystko, no to on by poddał się. On by robił tak, żeby było wszystko. Ale ponieważ ty myślisz, że ty niewiele możesz, bo to, bo tamto, bo siamto, więc on jest tutaj po to, żeby ci udowodnić, że tak jest, jak myślisz. Rozumiesz? Rozumiem. No to co? Co zrobimy? Chcesz się dogadać, czy chcesz go sprzątnąć i sama decydować o sobie? Chcę go wykręcić. Dobrze, podziękuj mu za to, że był do tej pory, ale powiedz mu, że go już nie potrzebujesz i nie chcesz. No i że musimy go spalić, słoneczku. Po to, żebyś wolna od niego. Dziękuję ci, że byłeś, ale nie potrzebuję cię już i chcę cię spalić, słoneczku. Chcę się uwolnić. To on na to? Nic, poleciał do słoneczka. Dobrze, słoneczko go spala, całą jego zawartością, historią. Nie ma go, nie było i nigdy nie będzie. A ty jesteś od niego całkowicie wolny. Powiedz, jak się czujesz? Dobrze. Powiedz mi, a czujesz taką pustkę w głowie? Znaczy nie czuję jakiejś różnicy strasznej. Aha, czyli nie ma żadnej różnicy w głowie. Ktoś ciebie oszukał. Piotruś, sprawdź głowę. Czy tam jest wszystko okej? Czy ktoś nas wkręca? Zobacz, czy tam coś zostało, czy nie. Na początku mi się kwiat jakiś żółty pokazał, ale teraz jakby go coś zżerało. To co go zżera? Jakieś takie kleiste, ciemne. Zapytaj się tego czegoś. Kim, czym jesteś? Kim, czym jesteś? Pasożytem? A skąd się wziąłeś, pasożycie? A skąd się wziąłeś? Jakby był? Kto jest twoim panem, twórcą? Kto cię stworzył? Okoliczności? Dobrze. Chcesz się pozbyć tego pasożyta? Jasne. Dobrze. Piotruś, w takim razie bierzesz tego pasożyta z całą jego historią, całą karmą, z wszystkich ciał i zmysłów i całej przestrzeni. Zabierasz wszystko, co jest z nim związane, dajesz do słoneczka, słoneczko go żywym ogniem spala, on znika, nie ma, nie było, nigdy nie będzie. Powiedz, jak się teraz czujesz? Nie wiem, nie czuję różnicy. Nie czujesz różnicy. Dobrze. Piotruś, ja teraz daję ci specjalne okulary, przed którymi nic ani się nie ukryje i przeskanuj teraz jeszcze głowę, zmysły na wszystkich poziomach. Mi się pokazało takie jakby bardzo cienkie, ale tunelik czy coś takiego. Dobrze. Zeniu, jak myślisz, co to jest? Jak ty to odbierasz swoją wyobraźnią? Znaczy, wyobrażam sobie to jako taką cieniutką kreskę, ale nic, niczym mi się to nie kojarzy. Dobrze. Piotruś, wejdź w to i zbadaj to. Co to jest? O co tu chodzi? Nie, czemu mi przyszło umykanie? Dobrze. Ja przenoszę teraz Zenię i ciebie do tego czasu, gdy tego jeszcze nie było. Dopiero za chwilę ma to powstać. I gdzie jesteście, kim ja jest, mężczyzną, kobietą, dzieckiem. Nie wiem czemu, ale mi się pokazał taki jakby powierzchnia ziemi. Później tak jakby się przesunęło na jakieś drzewo. Takie drzewo bujne. Zbadaj to i dowiedz się. Zapytaj, co się wydarzyło i co tu jest. No ty nie przyglądasz się temu i próbujesz to jakby rozkminić od swojej strony. To drzewo coś zaatakowało, zaczęło wyżerać. A jaki to ma związek z nią? To tak jakby była tym drzewem. Ja teraz zatrzymuję to coś i zapytaj się, kim, czym jest, o co tu chodzi. Kim, czym jesteś, o co tu chodzi? To jakiś szkodnik jest? Tak. Po prostu sobie pije. Dobrze. Zapytaj się tego szkodnika, czy wie, co robi. Robi to, co zawsze robi. No dobrze. A powiedz mi, szkodniku, czy chciałbyś, żeby jakiś inny szkodnik ciebie tak jadł? Nie. No właśnie. Nie chciałbyś, żeby ciebie, a kogoś jesz. Słyszałeś takie powiedzenie, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe? Nie słyszę. A no to już słyszałeś, bo przed chwilą powiedziałem. Chciałbyś tego nie robić więcej? Ale to będzie jadł. To będziesz jadł? Energia jest. Możesz żyć energią, absolutu. Nie musisz niczego jeść. Jedzenie jest to choroba umysłu. No to spróbuję. No dobrze. Skoro spróbujesz, to my cię za to oczyścimy z tego programu jedzenia
i ty nie będziesz jadł, tylko będziesz żył energią życia, która jest wszędzie. Ona będzie cały czas przepływać przez ciebie i ty będziesz cały czas syty, najedzony, radosny, szczęśliwy, będziesz mógł wszystkiego doświadczać, ale nie będziesz pasożytem. Zgadzasz się tak? Tak. Super. W takim razie teraz, Piotruś, wymontuj mu ten program jedzenia z wszystkich komórek, ze zmysłów. Zabierasz do słoneczka. Słoneczko to spala, nie ma, nie było, nie będzie. I on już jest wolny. Teraz naprawiamy to drzewo, wszystko regenerujemy, odbudowujemy. Jest czyste, zdrowe. Doprowadzamy energię życiową, która wypełnia to drzewo. I jak teraz wygląda? Zaczęło otrzymać. Dobrze. Ja doprowadzam jeszcze więcej energii, jeszcze więcej i jeszcze więcej. I już drzewo wróciło całkowicie do idealnego stanu. Znowu jest takie... No jak ty to... Wcześniej widziałam takie próchno, a teraz takie drzewo, które rośnie. Liście grube, takie porządnie. No widzisz, to drzewo to jest to, co ty doświadczałaś kiedyś. Zostawiliśmy naprawione. A powiedz, jak ty się czujesz? No teraz się w trakcie, jak było z tym takim szkodnikiem, to poczułam tak jakby bardziej mi głowa wyszła, tak wydaje mi się, w takie zdrętwienie, czyli bardziej tak jakby w taką hipnozę głębiej. Bardzo dobrze. To skup się teraz na tym wchodzeniu głębiej. Ja będę liczył, ty z każdą cyferką będziesz wchodziła jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś w bardzo głębokiej hipnozie. W ogóle nie czujesz ciała, nie czujesz nic, tylko czujesz taką pustkę, wielką przestrzeń. Ja przenoszę ciebie teraz do twojej nadświadomości. Jesteś teraz przy swojej nadświadomości. Rozejrzyj się dookoła, powiedz, gdzie jesteś, jak wygląda twoja nadświadomość, o co tu chodzi, kim ty jesteś, kim ona, takie o zwykłe rzeczy. Nie widzę. A co czujesz? Czuję się, jakbym była na niebie, sobie gdzieś tam wisiała nad domem. No, nie jestem daleko od domu. Widzisz dom? Czujesz go? Jak odbierasz dom, przestrzeń całą? No nie wiem, tak se latam. Po prostu jestem na niebie, tak jakby, nie wiem, dusza, która wyszła z ciała, nie wiem. No, ale jak się czujesz jako ta energia taka? No bo tutaj jesteś jako jakaś myśl, nie? Hmm. Nie masz ciała, rozejrzyj. Masz ciało, czy nie masz? A jak się czujesz bez ciała? Dobrze. Dobrze, ale patrzę cały czas na dom, jakieś takie dobrze, powiązanie. W porządku, dom ci nie ucieknie. Chodzi mi o to, że ja bym chciał, żebyś zwróciła uwagę na siebie bardziej. Właśnie jak czujesz, kim jesteś, czym jesteś, jak siebie postrzegasz, o czym myślisz, takie rzeczy. No fajnie tak być na górze. Kiedy tak ostatnio się tak czułaś? Kiedy miałaś takie wrażenie, że jesteś jakby takim powietrzem, jesteś wszystkim, a jednak masz świadomość, że jesteś? Chyba nigdy. A powiedz mi, z tego miejsca, w którym teraz jesteś, jakie znaczenie ma twoje życie? To, które żyjesz, co doświadczasz, jakie znaczenie to ma dla ciebie? No tak, nie interesuje mnie to za dużo. Nie interesuje cię? Ta nowa dachówka i ten elewacja i ten dom, to wszystko interesuje. Co się stało, że ci nie interesuje? Przecież to tak jakby twoim dniem normalnym jest to, że cały czas gdzieś o tym myślisz i to życie cię tak pochłania, a tu momentalnie jakby ci to wszystko... No to już tam jest gotowe, więc już okej. Dobrze, powiedz mi, co byś jeszcze chciała, żeby właśnie tak z tego miejsca, z tej takiej czystej kreacji, żebyś na przykład stworzyła czy doświadczyła? Coś takiego materialnego? A co chcesz? To twoja sprawa. Ty nie masz żadnych jakby ograniczeń. No to chcę takiego garbusa ze stokrotką na dachu. Dobrze. Dobrze to stoi. No stoi, stoi. Przed bramą. No to weź, wsiądź do niego, sprawdź, jak silnik pracuje, czy jest tapicerka taka, jaką chcesz, radio, czy jest w porządku, czy jakieś inne rzeczy. Posprawdzaj wszystko. Odpal go. Powiedz, jak silnik pracuje. Dobrze. To jest diesel czy benzyna? Nie wiem, nie znam się. Nie znam. Najważniejsze, że pracuje dobrze. Ale naciśnij klakson. Dobry klakson jest? No, głośny. Dobrze. A włącz tam muzykę. Jaka muzyka leci w radiu? No nie wiem, jakaś piosenka, ale nie rozpoznaję. Nie rozpoznajesz. A to jest taka melodia, jak ty lubisz, czy nie?
No nie wiem, coś tam zaleci. Dobrze. Siedzenia wygodne są, wszystko jest dobrze? Super. Dobrze. To powiedz, może chcesz, żeby od tej pory on już był twój i żeby tobie służył, żebyś mogła jeździć, cieszyć się nim, no i no tak, pogadaj się. Ty będziesz moim następnym autkiem. Albo jest już moje. On już jest, tak jest. Fajne. Takie kobiece. Zapamiętaj sobie to autko, a potem jak już będziesz siadała pierwszy raz do niego, od razu sobie przypomniesz to wszystko i będziesz mogła znowu zwrócić uwagę na te same detale, które teraz widzisz. One już są i na ciebie czekają. Naprawdę to tak działa. To jest tak fantastyczne, ale to jest tak naturalne. Jak my to zaakceptujemy, to potem takie cuda się dzieją w każdej chwili. Z początku nas to fascynuje, a potem się jest normalne. Dobrze. No to garbusek na razie odjeżdża i dookoła ciebie jest absolutna ciemność. Nie ma nic. Jest taka ciemność, jaką nigdy w życiu jeszcze nie widziałaś. I teraz z bardzo ogromną prędkością przemieszczasz tą ciemność w linii prostej. Teraz wychodzisz z tej ciemności, wynurzasz się do jasności. Opisz mi tą jasność, jaka ona jest. Takie jasne niebo i mocno świeci słońce. Powiedz słoneczkowi, kocham cię słoneczko. Kocham cię słoneczko, ja też. Kiedy rozmawiałaś ostatnio ze słoneczkiem? No kiedyś raz powiedziałam, że kocham, to tak rozbłysnęło, ale potem już więcej nie chciało. I to bałaś się, czy co? Nie wiem, może nie do końca w to uwierzyłam. Uwierzyłaś i zrozumiałaś, że to jest prawda. Jakby bałaś się, że jesteś nienormalna, nie? Może. Tu programy są takie, że rozumiem, jak ktoś ze sobą rozmawia, swoją duszą, albo ze słoneczkiem, albo z drzewami, kotami, to tu się mówi, że to waria. Tu normalny człowiek to jest taki, który rano wstaje, idzie do pracy, pracuje 10 godzin, najlepiej jak jeszcze nie chce pieniędzy, potem wraca, robi dużo zakupów, żeby w paszownikach, żeby biznes, nie mieli biznes. Przychodzi do domu, to wszystko zjada, potem, ponieważ go brzuszek boli i głowa, to idzie do apteki, kupuje następne rzeczy, no bo przecież w końcu chodzi do pracy, nie? Potem idzie spać, w niedzielę pójdzie jeszcze do kościółka, tam się pomodli, dla Bozi rzuci jeszcze coś do koszyka, no Bozia też potrzebuje, no i jak potem przychodzi do domu, a potem znowu w poniedziałek idzie do pracy, pracować, bo przecież mu powiedziano, słuchaj, bez pracy nie ma kołaczy. I kołacze mu się tam wejść w główce całe życie, a potem mądry się urodził, głupi umarł. Umrzeć miał mądry, a umarł głupi. Jak powiedziałeś te słowo drzewo, to mi się przypomniało, znowu mi wróciło do tego, co żeśmy o tym drzewie mówili, o tym szkodniku, tak. To w trakcie tego miałam, tak mi się przypomniało, takie z dzieciństwa, takie wydarzenie. Ja mam imię dosyć takie, no, starodawne, nazwijmy to, mimo że jestem raczej młoda. I powiedzmy, historia tego była taka, że no, mój tata takie imię wymyślił i wbrew mamie poszedł do urzędu i tak mnie tam gdzieś, no, zapisał. I moja mama i moje rodzeństwo, oni tego nie zaakceptowali i mnie nazywali innym imieniem, jak ja byłam malutka. I potem, jak już miałam iść do przedszkola, to żeby już nie było takich jakby, no, tego rozdwojenia, to zrobili mi coś takiego i to było w takim miejscu, gdzie właśnie jest drzewo i jakoś tak mi się to z tym drzewem skojarzyło. Popatrz, pamiętałaś o tym, czy teraz sobie przypomniałaś to zdarzenie? To znaczy, teraz mi się przypomniało to w trakcie, teraz jak jesteśmy, już dawno o tym nie myślałam, ale w ogóle wiedziałam, że takie coś było. Ale dawno nie myślałam już o tym. Popatrz, jak wszystko jest ładnie zapisane w przestrzeni. Rozumiesz? To, co właśnie Piotruś powiedział, to właśnie on odczytał ten moment, w którym zostało to przesunięcie u ciebie, bo tam on na samym początku ciebie diagnozuje, twoją przestrzeń i on o tobie właśnie jako o tej rozproszonej istocie, niestabilnej, jakby rozdwojonej. Rozumiesz? To, co się wydarzyło, o czym teraz mówisz, to właśnie powiedziałaś, Piotruś to odczytał energetycznie, a ty to powiedziałaś właśnie dokładnie, co się z tobą stało. Czyli to są te same jakby informacje, tylko inaczej przekazane, ale to o to chodzi właśnie. Człowiek nie zdaje sobie sprawy, że takie rzeczy mają wpływ na niego. No właśnie to jest to. Bardzo często właśnie
ktoś daje dziecku na imię, jakoś inaczej woła, a potem jakoś inaczej to się dzieje, a na końcu wraca się do tego imienia i ta osobowość jest taka jakby poszarpana trochę, wiesz? Trochę pogubiona, bo jeżeli jesteś od początku w czymś do końca, no to masz ciągłość, a jeżeli jesteś do połowy Jan, po połowie Jasiu, a później tam Franiu, a później tam jeszcze ktoś, no bo to jest też takie manipulacja była tego przekładania imienia, a imię masz w porządku. Później uznano, że to są tylko męskie, to są tylko żeńskie. Takich imion jest bardzo dużo. Ty wcale nie jesteś jakimś wyjątkiem. Rozumiesz? Tylko, że jakby rzadziej nadawane to imię, ale gdybyśmy zrobili taki przegląd imion, okazałoby się, że gdzieś to wszystko jest w jakiejś tam równowadze. Wiesz? Dla mnie to jest w porządku, tylko po prostu jak powiedziałaś ten wyraz drzewo, to mi zaraz wróciło do tego, o czym myślałam w trakcie, jak była mowa o tym spróchniałym. To mi to się od razu skojarzyło, bo to było po prostu, działo się to jakby te takie przekręcenie tego, że już wracamy do tego imienia prawdziwego, to się działo w takim miejscu, gdzie żeśmy trzymali drzewo, gdzie żeśmy rąbali drzewo, coś takiego, nie? I po prostu od razu mi się to skojarzyło. Dokładnie, a po prostu to symbolicznie się wszystko, ten kornik, pasożyt, to był właśnie to, co zaistniało w trakcie, w związku z tym takim przełożeniem tego imienia na takie, rozumiesz? Ja myślę, że ten pasożyt to może być mój tata. No, ale już nie jest pasożytem, już został oczyszczony, więc wszystko jest dobrze. I jeszcze jak żeśmy teraz rozmawiali, to mi się przypomniało, ale to może bardziej tak świadomie, bo o tym myślałam, jak byłam w przedszkolu, to miałam takie zdarzenie, że gdzieś tam mnie pani posłała do kuchni po sztućce. No, a ja tam miałam wtedy może z 3 lata. Myśmy w domu nie używali słowa sztućce, tylko żeśmy mówili łyżki, widelce. Ja nie wiedziałam, o co jej chodzi. I jak wróciłam, to no nie wiedziałam, co miałam przynieść, więc nic nie przyniosłam. I wiem, że się dzieci jakoś ze mnie śmiały, że po prostu no nie wiedziałam, o co chodzi. I jakoś, no nie wiem, wydaje mi się, że to też miało dość duży wpływ na jakiś taki, no na pewność siebie, na coś takiego. A ci powiem, że u nas było podobnie. U nas też w domu mówiło się łyżka, widelec, a jak później człowiek ruszył troszeczkę w świat, no usłyszałem, że to są sztućce, to pamiętam też ten pierwszy moment był taki dziwny. Sztućce, co to znaczy? No i później gdzieś tam ktoś powiedział, ja miałem tylko to, że jak słyszałem jakieś słowo, to ja się pytałem, a co to znaczy? Od razu, nie odkładałem na potem, tylko od razu pytałem, a co to znaczy, albo o co tu chodzi? Ktoś wytłumaczył, ja już później jakby z tego powodu nie ponosiłem jakiegoś ośmieszenia czy coś, bo ja się zapytałem, ktoś mi wytłumaczył, ten ktoś się czuł wtedy dobrze, bo mi tłumaczył, czyli rozumiesz, on jakby był wyróżniony, że mógł mi przekazać swoją wiedzę, więc wtedy się ze mnie nie wyśmiewał, tylko przekazał mi tą wiedzę. Ja tą wiedzę miałem, więc ja już jakby nie robiłem więcej żadnych jakichś tam powiedzmy gaf czy pomyłek, jak to się na tym poziomie ładnie nazywa. I w ten sposób bardzo sobie ładnie szedłem do przodu. Pamiętam, że kiedyś nawet taki pan, to był nauczyciel, był nawet dumny z tego, że mimo, że ja bym dorosłym już, ja go pytałem o pewne rzeczy, tak normalnie, otwarcie, bez żadnego tam ale. I on przy klasie, on mówił, on mi to tłumaczył, mówił. I tak się dobrze czuł z tym, że ja się normalnie pytam, że nie robię z tego powodu żadnego tego. Nawet to bardzo wysoko ocenił, że właśnie jakby nie udaje, że wiem, tylko jak nie wiem, to się pytam. I w ten sposób nie ma tego takiego jakiegoś tam przekłamania. No, tylko wiesz, ja miałam wtedy 3 lata, to wiesz jak. No tak, zgadza się. Ale powiem ci, że jakoś małe dziecko też bardzo dużo pytałem. Zresztą, jak się obserwuje małe dzieci, to bardzo dużo dzieci pytają. I teraz tylko ważne, kto im to tłumaczy i czy dobrze im tłumaczy. Ale mam wnuczków i często jest tak, że pytają się, a co to jest, do czego to jest, o co tu chodzi. I tu jest bardzo ważne, żeby dobrze wytłumaczyć, bo jak się dobrze wytłumaczy, no to to dziecko już jakby... A możemy na przykład przenieść się tam i to jakoś oczyścić, tą sytuację, nie wiem, coś z tym zrobić? Ale do którego momentu chcesz się przenieść? Mówię w tym przedszkolu, jak taka się czułam, że się te dzieci ze mnie śmiały. Po prostu takie było uczucie, no, które myślę, że wpłynęło może na pewność siebie, której potem mi gdzieś tam mogło brakować po drodze. Dokładnie. Dobrze, ja teraz ciebie i Piotrusia przenoszę do tego przedszkola, ale 3 dni wcześniej.
gdzie tam bawicie się, jest wszystko dobrze. I jesteś teraz tam i powiedz mi, co robicie, albo inaczej, jak jesteś ubrana, powiedz. Mam taką brązową sukienkę i fartuszek. Dobrze. A jak dzieci są poubierani? No też tam jakieś. Dobrze. Jakieś takie sukienneczki. Dobrze. O czym rozmawiacie teraz, tak jak jesteście tam w tym przedszkolu? O czym rozmawiacie? I czy rozmawiacie normalnie, czy też telepatycznie rozmawiacie? Stoimy przy wózkach z jakimiś dziewczynami i się tam chyba umawiamy, która się którym bawi. Aha, ale rozmawiacie normalnie, czy rozmawiacie też telepatycznie? Chyba normalnie. Zwróć uwagę, ja wycofuję w czasie, jeszcze wcześniej. I czy są takie sytuacje właśnie, w których rozmawiacie też telepatycznie? Tylko jak zwrócisz uwagę na to, to doświadczysz, bo tak to możesz nie zrobić. Nie wiem. Spokojnie. Trzeba jakby tak bardziej spokojnie do tego podejść i zwrócić uwagę. Dlaczego się o to pytam? Dlatego, że rozmawiałem z moim wnuczkiem kiedyś i mówię do niego, to było takie niesamowite, bo ja mówię, on jeszcze nie mówił tak dobrze, tylko tam pojedyncze słowa. Ja mówię, Starku, czy ty w przedszkolu rozmawiasz z innymi dziećmi normalnie czy telepatycznie? On mówi, normalnie, a z niektórymi telepatycznie. To było niesamowite, bo z niektórymi. Czy niektórzy nie rozmawiają telepatycznie? To było ja myślę, że normalnie rozmawiamy. Nie widzę, żeby telepatycznie. Dobrze. Ja cię przenoszę do tego najwcześniejszego czasu, gdy byłaś w żłobku, czy w przedszkolu, czy... W przedszkolu. W przedszkolu. Najwcześniejszego czasu. Ile masz? Roczek, dwa? Do przedszkola zaczęłam chodzić, jak miałam 3 lata i widzę się, jak tak przychodzę, jestem bardzo wcześnie, jeszcze nie ma żadnych dzieci. Tak. I sobie siadam na dywanie. Tak. I tak sobie siedzę i no chyba nie za bardzo mi się tam w tym przedszkolu tak podoba. A, czyli nie lubisz być sama, tak? Teraz lubię. Dobrze. Teraz tam siedzisz sobie, tu przychodzą dzieci, już jest bardzo dużo dzieci, jest wesoło. Jak mi nie rozmawiasz? Słyszysz ich myśli? Tak się bardziej skup na tym właśnie. Takiego czegoś nie widzę, żebym słyszała myśli. Nie, nie. Ty się bardziej skup. Wyobraź sobie, że tam jesteś. Ty musisz się przenieść tam. Całą wyobraźnią się musisz przenieść. Ja ciebie przenoszę całą wyobraźnią i jesteś tam teraz. Dokładnie tam jesteś. Jesteś tą dziewczynką, która tam wtedy była, to teraz tam jesteś. Wydaje mi się, że tylko zwykle rozmawiamy. Nie czuję, żeby tam było telepatyczne porozumiewanie się. Myślę, że tu umysł cię troszeczkę tu namieszał, dlatego że ja mam to zbadane. Dzieci rozmawiają telepatycznie, no rozmawiają normalnie, słyszą myśli innych dzieci, bo może być rozmowa, może być posłyszenie myśli. Też słyszą myśli nauczycieli, wychowawców. Wiedzą bardzo dokładnie wszystko, jak mają w domu, jak żyją, jakie mają problemy, zmartwienia. Dlatego niektóre panie są lubiane, niektóre nie. Niekoniecznie muszą krzywdę robić dzieciom. Dzieci nie lubią za bardzo ludzi, którzy mają problemy. Pamiętam, jak rozmawiałem z moim wnuczkiem, bo ja myślałem, że coś się wydarzyło i mówię, a co tam w przedszkolu się dzieje? A on mówi, nic się nie dzieje. A ja mówię, a może jakaś pani ci krzywdę robi? Nie, żadna nie robi. A wszystkie panie lubisz? No niektóre lubię, niektóre nie. No to dlaczego którejś pani nie lubisz? Użył imienia dokładnie. A on mówi, no tej pani nie lubię, bo ona ma problem, ona nic cały czas tylko myśli, jest u nas, czyli jest w przedszkolu, a myśli tylko o domu cały czas, o tam jakichś swoich problemach. I więc dzieci odbierają wszystko. Dzieci naprawdę wiedzą wszystko. Do jakiegoś czasu później, gdy już się stają takimi jak my, to już później jakby nie zwracają uwagi na te myśli. Chodzi o tą subtelną energię. Ja naprawdę wiem, co ja mówię. Wiem, że tak jest. Ja w to wierzę, że tak jest, ale po prostu nie czuję tego, żeby... Nie, ja wiem, no bo tu musiałabyś trochę dłużej pracować, dłużej być w tych energiach, żeby przywrócić sobie do tego stanu. Już jakby odeszłaś od tego. Przeszłaś bardziej na tej wibracji, na ten dźwięk, na tą twardą materię i dlatego tak jakby nie łapisz tego, ale to nie szkodzi, to nie są zawody. Dobrze, w takim razie jesteś teraz w tym przedszkolu, a teraz przenoszę cię do tego momentu, w którym pani mówi, żebyś poszła i przyniosła sztućce. Jesteś w tym momencie, pani mówi do ciebie, żebyś poszła, ale później mówi, poczekaj, to nie. Ty nie pójdziesz, pójdzie inna dziewczynka i wysyła inną dziewczynkę po tej sztućce, a ty się bawisz dalej lalkami, bawisz się tam z dziećmi i tamta dziewczynka przynosi
daje pani, a ty już teraz widzisz, że to są łyżki widelce i już wiesz, co to są sztućce. Chcesz taką zmianę? Super. Dobrze, w takim razie ja teraz tamte wszystkie zdarzenie, które się z tobą by mogło wydarzyć, a ponieważ żeśmy zmienili, więc się nie wydarzyło, zabieram z wszystkich twoich ciał i zmysłów, zabieram wszystkie emocje, zapisy, co było z tamtym związane i przez wszystkie te lata, aż do chwili obecnej, teraz wszystko z twoich ciał i zmysłów zabieram, ponieważ to się nie wydarzyło, bo żeśmy zmienili, tego nie ma, więc zabieram te zapisy i w przyszłość, żeby już nie było żadnych powiązań, zanoszę do słoneczka, słoneczko, żeby mogli spala, to znika, nie ma, nie było i nigdy nie będzie, a ty jesteś od tego wolna. Dziękuję. Jak się teraz czujesz i czy poczułaś w związku z tym jakąś różnicę? Znaczy od razu jak powiedziałeś, że jakby już wiem, co to są te sztućce, to już poczułam od razu taką ulgę. Dokładnie. Ja to zawsze mówię, że jeżeli nie wiemy o czymś, czegoś, to trzeba szukać logiki w tym. Dlatego, że jesteśmy w przestrzeni takiej, której jest to iluzja, ale iluzja ma swoje prawa. Jak to się mówi, jeżeli jesteśmy w restauracji, no to prawdopodobnie chodzi o jedzenie. Jeżeli jesteśmy w kinie, to prawdopodobnie chodzi o oglądanie filmu. Jeżeli jesteśmy w pracy na przykład, no to prawdopodobnie chodzi o to, żeby wykonać jakieś prace. Jeżeli zamienimy te miejsca i czynności poprzekładamy, no powstanie niezrozumienie sytuacji. I teraz jest bardzo ważne, żeby próbować logicznie zawsze sobie wytłumaczyć. No dobra, jestem w pracy, mam wykonywać tą pracę, no dobra, to ją wykonam już. I wtedy wykonuje się ją i ona nie jest uciążliwa. Jeżeli jesteśmy w restauracji przykładowo, no mówię, dobra, jestem w restauracji, chcę coś zjeść, no to dobra, niech będzie to przynajmniej smaczne, pachnące, to co ja chcę. Rozumiesz? A nie, żeby nie było takie odwalenie, bo trzeba odwalić fuchę, no to bach, odwalamy fuchę i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli idę do kina, to idę do kina na film, jaki ja chcę, a nie dlatego, że idą inni i mówią, chodź, bo taki jest dobry, bo my wiemy, że jest dobry. No to idźcie se sami. Chodzi o to, że zawsze trzeba zadbać o ten własny czynnik, żebyśmy wszędzie, gdzie jesteśmy, czuli się dobrze i żebyśmy byli tacy spełnieni, że myśmy to zrobili dla siebie, a nie wbrew sobie. Wiele ludzi jest w jakiejś grupie i tą grupą gdzieś tam idą, no i z tej całej grupy tylko ten, który jest prowodyrem, on się spełnia, a reszta wszystko to tak po prostu idą jak cielaki na rzeź. I później nie są z tego zadowoleni i obwiniają się, mają jakieś poczucie winy, jakieś słabości, jakieś czegoś. Sami się tak jakby załatwiają w pewnym sensie tym, że nie dbają o siebie. My mamy dbać o siebie. Po prostu nie powinno nas interesować czyjeś coś, tylko nasze coś. My mamy być szczęśliwi, zadowoleni, radośni, my mamy mieć przyjemności i o to mamy dbać. Żadnych ustępstw. Z żadnych. Każde ustępstwo to jest stworzenie luki we własnej przestrzeni, a ta luka to jest jakby otwiera się kanał na jakieś przypadkowe, zbędne rzeczy. No i w ten sposób w nas później wchodzą jakieś emocje, jakieś pierdoły, dyrdymały, niepotrzebne. Jeżeli my nie zrobimy żadnego ustępstwa, nie będzie tej luki, więc nie będzie żadnej dziury w nas, nie będzie żadnej emocji. I to o to chodzi tylko. Ale trzeba być asertywny, trzeba być konkretnym, trzeba być zdecydowanym. A możemy się jeszcze do jednego takiego zdarzenia, co mi się teraz skojarzyło, też z przedszkola, które myślę, że też miało taki wpływ na to, że tam gdzieś moja, powiedzmy, samoocena była zawsze zaniżona. No, gdzieś tam nie zdążyłam do ubikacji, no i wiadomo, gdzieś tam została kupa w majtkach. Wiadomo, jak to, ja byłam mała, nieśmiała, to się do tego nie przyznałam. Jakieś dzieci tam się zaczęły też tym interesować, więc też się potem jakoś tak, no, nie pamiętam dokładnie tego zdarzenia, ale no, to było też, taki wstyd mi było. Rozumiem, jest bardzo często, że dzieci właśnie sikają się albo kupę zrobią. To jest normalna rzecz, dlatego że dziecko do jakiegoś czasu, jako to czyste istnienie, i nie rozumie tych praw i obowiązków, jakie to obowiązują. My, dopóki jesteśmy dziećmi, to my jesteśmy z innego świata, my z innej przestrzeni, my tu dopiero przychodzimy i zaczynamy się uczyć tego. Tak jak najpierw siadanie na nocnik, żeby nie robić tego w majtki. I to też każdy to przechodzi. To nie ma tak, że ktoś się urodzi od razu jeszcze z nocnikiem się urodził i mówi, ja mam swój nocnik, ja się dopiero urodziłem, już mam swój nocnik i siadam na nocnik. No przecież takiego czegoś
jak historia jest, nikt nie słyszał i nikt nie spotkał, tylko jest naturalną rzeczą, że najpierw robimy pod siebie, potem notnik, a potem już umiemy jakby regulować tym wszystkim, a potem znowu ta sama sytuacja na stare lata najczęściej powraca, że znowu robimy w gacie, czy tam do notnika, a potem pod siebie. No także, bo to wszystko się kołem toczy, to jest naturalny proces. Rzecz jest z tym, że dopóki z tego powodu wyśmiewa się kogoś czy coś, bo dzieci by tego nie robiły, gdyby to nie robili dorośli. Problem jest z tym, że to dorośli nieświadomi wyśmiewają innych i dzieci, będąc świadkami, uczą się tego. Powstaje taka paranoja, dlatego że małe dzieci na przykład będą biegać na golaska i wszystko jest w porządku. Nie robią żadnego ale z tego powodu. Potem ktoś im mówi, słuchaj, na golasa się nie lata, a fe, a be, a wstydź się. I później robi się coś takiego właśnie, że ludzie zaczynają się ubierać, a potem jak muzułmanki się owijają i tylko oczy wystają jak dwie czarne plamy. No i to jest cały czas, gdzieś tam obracamy się w jakiejś iluzji programu, że to wolno, nie wolno, wypada, nie wypada, a tak naprawdę to jest kretyństwo. I teraz chodzi o to, że jeżeli wychowuje się dziecko w rodzinie normalnej, to dziecko nie ma żadnych traum, nie ma nic. Ono nabywa wszystko z czasem i ono z czasem biera się, nie musi latać na golasa, jak ma już 15 czy 20 lat, ale to wszystko jest z czasem i jest dojrzałe, rozumie, że tu jest taka przestrzeń i tak dalej. Nie ma nic gorszego, sam widziałem, jak matki wyśmiewały dziecko własne. Co ty latasz na golasa? Golas. I takie, ja tak się patrzyłem na tą matkę i sobie myślę, co ty gadasz? Albo matka do córki mówi, ale ty to jesteś gruba, już jak beczka, nic tylko żresz i żresz, a sama jej podsuwa jedzenie i wyśmiewa ją, nie zdając sobie sprawy z tego, że właśnie wszystko ma swój czas i w pewnym momencie, gdy my coś zrobimy, jakiś błąd, powstaje trauma w tym dziecku i to dziecko będzie ta trauma prześladować do końca życia, będzie miało problemy i nie będzie wiedziało dlaczego, właśnie dlatego, że kiedyś ktoś coś powiedział, ktoś zrobił jakiś gest, wyśmiał albo coś i potem my całe życie kulejemy. Kulejemy dlatego, że sprawa nie została rozwiązana. Dobrze, ja przenoszę cię teraz do tego czasu. Jesteś przed tym zdarzeniem. I powiedz, gdzie teraz jesteś? Na sali w przedszkolu. Jak jesteś ubrana? Chyba w czerwoną sukienkę. Dobrze. Teraz przychodzi ten moment, gdzie tobie się chce kupę i podchodzisz do pani i mówisz, że chcesz kupę. Mhm. Zaprowadza cię do ubikacji, robisz kupkę, mhm. Wychodzisz, z powrotem wracasz do dzieci, bawisz się dalej i wszystko jest normalnie. Przyjmujesz taką zmianę? Mhm. I taka zmiana jest. Ja teraz zabieram tamto zdarzenie, z tym wyśmiewaniem, jakimś takim rzeczy, niezrozumieniem. Zabieram wszystko przez wszystkie te lata i teraz ze wszystkich twoich ciał i zmysłów to wszystko zabieram i w przyszłość, żeby już z tego nie było żadnej konsekwencji. Do słoneczka, słoneczko, żeby mogli. Spala, znika, nie ma, nie było, nigdy nie będzie, a ty jesteś do tego wolny. Teraz daję ten zapis, że ty powiedziałaś pani, że chcesz kupkę, zaprowadziła cię do ubikacji, wróciłaś, dalej się bawiłaś, jest wszystko dobrze. Teraz resetuję przestrzeń, już jest cisza i spokój. Jest tak? Jest okej. Dobrze. Powiedz mi, czy jeszcze coś trafiłaś takiego, co gdzieś? Niekoniecznie musisz pamiętać zdarzenie. Chodzi o emocje. Albo na przykład coś, co ci się często przytrafia i powoduje jakąś bezradność, bezsilność, wstyd, albo jakieś obawy, albo coś. Znaczy z takim czymś to może nie. Ty masz męża? Tak, mam i córkę. Córkę. Powiedz mi, jakie masz relacje z mężem? Jaką rodzinką jesteście? Ale tak, jeżeli to możliwe, to uczciwie, bo nieuczciwie nie ma sensu. Z mężem bardzo dobre relacje, co też wcześniej myślałam przed tą sesją, to żebym chciała może, no nie wiem, czy tak, jakieś takie wybaczenie, czy coś z moją córką, ona ma 6 lat, ale wiem, że czasem mam dla niej trochę mało cierpliwości i się zdarzają takie sytuacje, że... Dobrze, bo widzisz, czyniłaś te same błędy, które ciebie spotkały, rozumiesz? Mm. Ciebie coś spotkało, więc ty nie miałaś cierpliwości, wyrozumiałości i zaczęłaś swoje dziecko jakby też zakażać tymi swoimi brakami i to przejawia się właśnie, że jeżeli ty nie potrafisz czegoś zrozumieć i wytłumaczyć, to jest agresja. Agresja i w ten sposób mówisz, no brak cierpliwości.
No, nie nauczy się dziecko inaczej. Mam trochę dla niej mało czasu i czasem może trochę za mało cierpliwości, właśnie się denerwuję. To nie jest tak, że to jest 100%. Ja wiem, tylko że ty czujesz, że coś tutaj masz niedociągnięcie, ale ja świetnie cię rozumiem tutaj, nie musisz niczego tłumaczyć. Słuchaj, powiedz, że ty jak byłaś małym dzieckiem, mama miała na ciebie za mało cierpliwości i za mało ci uwagi poświęcała. Tato, jak to wyglądało od twojej strony, gdy ty byłaś małym dzieckiem? Znaczy tak, mama nam wszystkim, bo nas jest pięcioro, myślę, że się starała jak najwięcej czasu poświęcić i taką, no moja mama to jest naprawdę bardzo dobra mama, najlepsza na świecie. No a z kolei jeśli chodzi o taty, no to takie nie najlepsze relacje ogólnie. Mhm. Dobrze, a jak z mężem sobie radzisz, skoro nie miałaś tych wzorców dobrych? Jak oceniasz swojego męża, jak patrzysz na niego, jak traktujesz go takie właśnie jako tą męską część, której no, brakowało ci tam dzieci? No, męża mam też najlepszego na świecie, tak jak mamy. I dobrze trafiłaś. Mm-hmm. No to bardzo dobrze, to tylko się cieszyć. Dobrze. Powiedz mi, czy ty masz jakieś opory, jakieś na przykład takie lęki, strachy, wstydy, jakieś takie obawy? Chodzi mi o emocje. Znaczy powiem tak, że wydaje mi się, że taką... Jak to powiedzieć, że dużo rzeczy robię ze względu na to, że się boję. Tym motorem jest strach. No dobrze, ale jeżeli się boisz, to boisz się czego? Skarcenia? Oceny? Właśnie, jakby co powoduje, że ty się boisz? O, czym się kierujesz, że starasz się tak zrobić, żeby ten lęk ci nie atakował, to banie się? Myślę, że to też jest związane właśnie z takim jednak zaniżonym tym poczuciem własnej wartości, że się boję, że ktoś zauważy, że tam, nie wiem, że nie jestem taka dobra. No, ale daj mi chociaż jeden przykład jakiś, taki, który właśnie konkretnie będzie o tej świadku, no. Muszę pomyśleć. Przychodzi mi na myśl takie jakieś tam, powiedzmy, w pracy jakieś rzeczy typu, że robię coś i... Nie wiem, wolę to zrobić sama, niż żeby ktoś zauważył, że można to zrobić lepiej. W sensie, ktoś by zrobił coś za mnie i by widział, że to można zrobić lepiej. Nie wiem, wiesz o co mi chodzi, czy nie bardzo? Ja wiem o co ci chodzi, tylko ja próbuję to jakoś rozgryźć, rozumiesz? I tu, bo to jest to, o czym tutaj gadamy teraz, to jakby jest tylko takie powierzchowne. Tam nie chodzi o tą głębię właśnie, jakby usunięcie tej przyczyny. Bo tutaj program się bardzo ciekawie zachował. On jakby w momencie, gdy kazałem ci go namierzyć, to ono od razu jakby wszystko znikło, jakby się schowało wszystko. Rozumiesz? No i dlatego taka się pustka wręcz zrobiła. Ja bym powiedziała, że jeśli chodzi o właśnie pracę, to wolę wszystko zrobić sama, niż żeby ktoś to zrobił inny, bo wtedy może być, że mu to lepiej wyjdzie, niż ja bym to zrobiła. Tak, ale to myślę, że to jest tylko spowodowane tym, czego my tu szukamy, tej przyczyny, że to jest tym spowodowane, bo tak naprawdę to każdy zrobiłby to inaczej i tu w grę ocena nie wchodzi absolutnie, bo każdy by tak zrobił inaczej. Także to jest tylko twój sposób myślenia z powodu jakiegoś programu i to mi o to chodzi. Piotruś, teraz widzisz ten program i to zdarzenie i to wszystko, co jest związane z tym, czego my tu nie możemy namierzyć, bo nie uciekło, a ty teraz to widzisz. Co to jest? Co to powoduje, że właśnie nie jest ten strach przed... No to ciekawie, bo mi się jakieś oko pokazało. Obserwator. A mogę powiedzieć, co mi się skojarzyło? Tak, no powiedz. Taka mi się przypomina, powiedzmy, taka scenka, że tata ma wrócić z pracy o jakiejś tam godzinie, o której zawsze wraca i my wszyscy z rodzeństwem szybko robimy nasze takie jakby, nazwijmy to, zadania, żeby wszystko było zrobione, jak on przyjdzie, żeby było gotowe, żebyś tam no, nie wkurzał na nas, czy coś takiego. Zadowolony. No. I teraz, Zeniu, słuchaj, teraz żeśmy znaleźli paszkwila. Właśnie ten program wytworzył tato w tobie. Znaczy może i w rodzeństwie też, ale w tobie na pewno wytworzył. Właśnie nieświadomie, gdy przychodził, a że coś tam wymagającym nieudacznikiem był, od dzieci wymagał. Więc w was powstał taki program, żeby zawsze zrobić wszystko, żeby ten tato był zadowolony, żebyście zrobili, że wszystko jest okej.
a prawdopodobnie on i tak był niezadowolony. No i wydaje mi się, że to też mogło spowodować, że ja sobie zostawiam rzeczy do zrobienia na później, bo myśmy zawsze mieli tak, że jak żeśmy chcieli mieć trochę jakby tej zabawy czy jakiegoś relaksu, to trzeba było to zrobić wtedy, kiedy jego nie było, a potem na ostatni moment szybko tam powiedzmy te prace zrobić, nie? Tak, tak. Chcieliście mieć ten luz, swobodę jako dzieci, jako normalne dzieci, żeby się bawić beztrosko, ale mogliście sobie tylko wtedy pozwolić, gdzie wiedzieliście, że nie będzie tej kontroli. Potem jednak system kontroli tak silny włączał się, że potem wykonywaliście te rzeczy, które musieliście zrobić i to się przeszło na życie dorosłe. No dobrze, chcesz to rozwiązać? No jasne. Robimy coś takiego, że ja teraz przenoszę ciebie do momentu, gdy masz roczek. Powiedz mi, gdzie jesteś, jak wygląda. Jak powiedziałeś, że mam roczek, to mi się od razu skojarzyło zdjęcie takie, co się robi dzieciom na roczek. Aha, na golaska na brzuszku, tak? No, nie na golaska, ale białe takie jakieś sukieneczka i czapka biała. A, bo przeważnie dawniej to tak było, że właśnie taki mały dziecko, co na golaska na jakimś kożuszku kładli i to taki bobasek sobie patrzył tymi oczkami i robiono mu zdjęcia. Dobra, w porządku. Teraz przenoszę ciebie do tego momentu, gdy jesteś płodem u mamy w brzuszku i powiedz, jak się czujesz, czy ci jest wygodnie, co widzisz, co myślisz. No nie wiem, tak sobie jestem w środku, nie myślę za dużo. A jak się czujesz tam w brzuszku? No jest okej. Okay. Jest okej, dobrze. A teraz ja przenoszę cię do tego momentu, gdy ty jesteś jeszcze przed tym momentem, nim weszłaś do mamy, do brzuszka i jesteś teraz gdzieś w przestrzeni, widzisz mamę, tatę. Powiedz mi, jak tak patrzysz na mamę, tatę, jak oni wyglądają? Są młodzi, czy już starsi są? Jak wyglądają? Widzę tylko od nich zdjęcie takie ze ślubu, tylko to widzę. Dobrze. Powiedz mi, co cię teraz jako ta czysta świadomość, która patrzysz na mamę, na tatę, czym się kierujesz, że chcesz do nich przyjść, u nich się urodzić, doświadczać? Jakie masz tu myśli? Nie czuję tego. Nie czuję. To dobrze, ja oddalam cię teraz w przestrzeń i jesteś w czystej przestrzeni, czystym istnieniem. Poza wszystkim, dookoła ciebie nie ma nic. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. To jest ciemno i jest duża przestrzeń. Dobrze, ja teraz wprowadzam kulę macierzy, stawiam przed tobą, otwieram tą kulę macierzy, wkładam do niej kroniki Akasz, całą wiedzę dotyczącą życia, praw, obowiązków, konsekwencji, rozumienia tego życia i zachowań logicznych i nielogicznych. Wszystko to, co jest potrzebne, takie pełne uświadomienie. Teraz wkładam ciebie jako czyste istnienie, zamykam tą kulę, podłączam pod najczystszą energię twoją własną i teraz następuje uświadomienie ciebie tą wiedzą. Ty się tylko przyglądaj temu wszystkiemu i powiedz, co się dzieje, jak jesteś uświadamiana, jak to odbierasz, co myślisz, co widzisz, co czujesz. Tylko taką kulę, ale jakichś myśli specjalnych nie odbieram. Dobrze. A co się dzieje? Co odbierasz? Nie wiem, taka kula i się kręci. Jak się przestanie kręcić, robi się cisza, spokój, taka równowaga, taki błogostan. To wtedy mi powiem. To będzie znaczyło, że proces się zakończy. No już. Dobrze. Otwieram kulę macierzy, wyjmuję ciebie stamtąd. Jesteś już absolutnie uświadomiona i znowu teraz przenoszę cię w przestrzeń i widzisz mamę, tatę, jak teraz ich widzisz, jak ich postrzegasz. Co teraz myślisz o nich, jak się czujesz? No nie wiem, wyobrażam sobie mamę w kuchni. Taty nie widzę, jakoś tak, nie wiem, nie za dużo. Jak mama wygląda, ile ma lat, jak ubrana, takie rzeczy. No jest w takim fartuchu kuchennym. Ile może no, no tak ma tyle lat, jak ja się urodziłam, tam powiedzmy 38. Aha, dobra, w porządku. W takim razie teraz wchodzisz do mamy, do brzuszka i jak się teraz czujesz u mamy w brzuszku? Chodzi mi o porównanie. Jak wcześniej byłaś przed uświadomieniem, a jak teraz jesteś po tym uświadomieniu przez kulę macierzy. Jak się teraz w małym brzuszku czujesz? Dobrze. Tak samo, czy jakoś inaczej? Nie odczuwam różnicy. Dobrze, w porządku. Teraz jesteś pierwszy miesiąc w brzuszku, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Czy coś się wydarzyło w ciągu tych 5 miesięcy, czy nic?
Nie. Tylko urosłam. A, no to dobrze. Teraz 6., 7., 8. I już dochodzi 9. I już jest 9. A teraz przychodzi czas porodu. Rodzisz się. Poród jest lekki, łatwy i przyjemny. Mama bierze cię na ręce. Przytula. Czujesz jej miłość, radość, szczęście. Czujesz się taka kochana, wyjątkowa. No więc jakie to uczucie? No się od razu uśmiecham. Fajne. Dobrze. Bardzo przyjemnie. Dobrze. No i teraz już masz 1 roczek, 2 latka, 3 latka, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aż do chwili obecnej. Całe twoje dzieciństwo jest cudowne. Wszystkie zdarzenia są piękne. Jesteś wszędzie szczęśliwa, radosna. Na całe swoje dzieciństwo patrzysz świadomie. Na wszystko, co się przytrafiło. Niczego nie robisz, żadnego problemu. Powiesz, że to jest tylko jakieś zdarzenie, doświadczenie. Występuje w tobie teraz pełne zrozumienie tego wszystkiego. I powiedz, jak się teraz czujesz? Super. Zrelaksowana. No tak. Teraz dopiero puściło wszystko. Były gdzieś jakieś takie z tych drobiazgów, które Piotruś diagnozował na samym początku tych punkcików, tego życia, właśnie to wszystko powodowało takie napięcie w tobie. Mm. Jakbyś była cały czas jak pilot na czuwaniu. I teraz właśnie nastąpił dopiero reset. Trzeba było uświadomić miliony programików i komóreczek. Teraz w ten sposób właśnie dlatego nastąpiło takie zluźnienie. To o to właśnie chodziło. A czy my byśmy mogli jeszcze tak mnie przeskanować pod kątem takiego zdrowia? Coś takiego? Dobrze. Ja teraz przenoszę ciebie i Piotrusia do naszej apteczki, do naszego szpitalika. To jest białe, duże pomieszczenie. Na środku jest stół operacyjny. Tu są wszystkie urządzenia. Jest tu apteczka też z wszystkimi częściami, lekarstwami, ze wszystkim, co potrzeba. Kładę twoje ciało na stole operacyjnym, a ty jako czyste istnienie stoisz obok. Po jednej stronie, a Piotruś po drugiej. Teraz daję i tobie, i Piotrusiowi okulary prawdy, przed którymi nic się nie może ukryć, i czynię was obydwoje chirurgami fantomowymi najwyższej jakości. Macie teraz pełną wiedzę o twoich ciałach, zmysłach i zdiagnozuj siebie. Tak jak widzisz, nieważne. Opisz, co i jak. Znaczy, szczególnie, żeby coś tam mi się nie podobało, to nie. Jedynie to, co wiem, to mogę mówić. Co mi tam dolega. Dobrze, to chodzi o to, że to, co wiesz, to powiedz, ale zobacz też na tych ciałach, czy tak rzeczywiście jest, czy jest inaczej. Chodzi o to, żebyś zweryfikowała to wszystko. A czy nic nie widzę, żeby tam się na tym ciele jakoś odróżniało, ale też go nie widzę za wyraźnie. Dobrze, nieważne. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, że ty wiesz, co ci jest, ale nie widzisz tego, że ci to jest, tak? No nie widzę, żeby tam coś się jakoś zgłaszało. Dobrze, powiedz mi, jaką masz gwarancję, że to, co wiesz, jest prawdą? No mam nadzieję, że nie jest. To nie trzeba nadziei. Powiem ci, że zawsze tak jest, że jeżeli przykładowo ktoś mówi, mam chore serce, bo mu jakiś lekarz albo konował powiedział, to od razu widzi, czy to serce jest chore, czy nie. Rozumiesz? No. Dlatego teraz zacznij wymieniać swoje choroby, dolegliwości i przyglądaj się swojemu ciału, czy ono będzie dawało znaki, potwierdzało, czy nie. Zaczynaj. No w sumie to się zgłosiłam tu teraz, bo wracają mi problemy z zatokami tak regularnie i się już tak źle czułam, że mówię, dobra, to już raz się muszę do ciebie zgłosić. Dobrze. Z zatokami. Czyli masz coś z zatokami. Teraz zobacz swoje zatoki na ciele. I jak one wyglądają? Teraz widzisz jak rentgen. Widzisz, czy tam są jakieś zaburzenia, jakieś chore, coś jest w zatokach, czy wszystko jest dobre. Ja nie widzę tego za bardzo. Możemy Piotrusia poprosić o pomoc? Tak. Piotruś? No to mi od razu się jakieś takie glutowate coś pokazało. Dobrze, zapytaj się tego czegoś. Kim, czym jesteś? Kim, czym jesteś? Zapchaniem? Zapchaniem. Dobrze. Chodzi o to, że zapychasz się czymś, czyli coś powinnaś zrobić przykładowo, a ty nie robisz, tylko to odkładasz. Albo na przykład wykonujesz ciągle tą samą rzecz, mimo że ona już nie wymaga tego. I w ten sposób występuje zapchanie czegoś. Coś robisz, co nie powinnaś robić, albo coś powinnaś zrobić, żeby uwolnić z tego powodu zatoki. Jeżeli teraz chodzi o zatoki, jest to organ, który jest jakby
takim bliskim sąsiadem umysłu, który na przykład ciągle cały czas pracuje, więc wpływa ujemnie na niego. Z wzroku, który cały czas widzi coś, czego nie powinien widzieć, na przykład w sensie jakimś takim chorobowym. Taki banalny przykład, że widzisz ciągle wszędzie bałagan i że ciągle byś coś sprzątała. To tylko daję taki przykład. To dobry przykład. I teraz tak, tu jest umysł, oczy, teraz na przykład węch, który ciągle odrzuca coś, odrzuca jakiś zapach i w ten sposób zatyka zatoki. To są te trzy zmysły takie, które tutaj najważniejsze, jakby umysł, oczy i powonienie. Te rzeczy powodują, że nie ma synchronizacji w nich i one powodują, że na nadmiernych obrotach pracują te zmysły i one jakby promieniują na te zatoki i te zatoki zaczynają się zatykać. I tu u ciebie to jest taka analiza bardziej fizyczna, ale oparta na mentalnym. I u ciebie takie coś wystąpiło. I teraz tak, chodzi o zrównoważenie. Rozumiesz? Bo cały czas, cała sztuczka polega na równowadze. Jeżeli jest równowaga, jest wszystko dobrze. Jeżeli równowaga jest zachwiana, automatycznie coś się dzieje. Więc teraz tak, jeżeli ty wyłapujesz oczami coś, o co możesz mieć pretensje na przykład i kogoś się czepiać, jeżeli ty ciągle wyszukujesz czegoś oczami po to, żeby to znaleźć, żeby to wyeliminować, żeby na to zareagować, ale wyszukujesz to, czyli jakby nadinterpretowujesz, więc naruszasz tą równowagę. Rozumiesz? Mhm. I teraz rzecz jest w tym, żebyś to zrównoważyła. Czyli musisz zrobić sobie taki grafik, że przykładowo w tygodniu powiedzmy, że są dwa dni, w których sprzątasz. Chodzi o to, żebyś mogła sprzątać nawet fanatycznie, ale tylko dwa razy dni w tygodniu, nie więcej. Czyli jeżeli na przykład nie są te dni do sprzątania, to nie sprzątasz w ogóle. Nawet jeżeli będzie to nosiło. Chodzi o co? Chodzi o to, żebyś rozłączyła się od tego programu. Dlatego, że ty weszłaś w taki program, że on cały czas od ciebie wymaga pewnych rzeczy. A poszły zatoki. A tu się okazuje, że te czynności, które ty wykonujesz, stały się pewnym fanatyzmem. Doprowadziły do pewnych zaburzeń, siadły zatoki. Nie ma żadnych czynników innych. Jest przesilenie. Umysł pracuje, za dużo pracuje twój umysł, tego co ja widzę, za dużo pracuje umysł w sprawach, których w ogóle jako kobieta nie powinnaś myśleć. Czyli ta kontrola tego ojca trochę ci się udzieliła i ty teraz jakby chcesz mieć kontrolę tego, co się będzie robiło i no, nawet... Ja bardzo właśnie jestem taka, że lubię wiedzieć wszystko. Właśnie o tym mówię. Musisz odpuścić tą kontrolę, bo twój umysł cały czas pracuje na wysokich obrotach, co powoduje, że oddziaływuje na inne organy, które zaburza. Rok, powonienie i zatoki. Zatoki siadają, bo są przegrzewane. Czyli po prostu się muszę zmienić. Nie zmienić, tylko zrobić grafik, że na przykład, no tak, że cały czas coś tam sprzątasz, coś tam robisz. No, cały czas coś tam znajdziesz, to ścierasz, to zamiatasz. No ja cały czas nie robię, tylko że jest jakoś niezrobione. Dlatego mówię, robisz to w ten sposób, że dwa razy w tygodniu możesz robić od rana do wieczora porządki, ale w następne dni nie zajmujesz się już porządkami, tylko czymś innym. Czyli wyszukujesz sobie to, co najbardziej cię drażni, na co najwięcej zwracasz uwagi i robisz trzy rzeczy z tych najważniejszych. Wykreślasz i dla nich ustawiasz tylko odpowiednie dni, których nie by się będziesz zajmowała. Tylko odpowiednie dni, żadne inne. Hmm. Powiedz coś. W każde dni, które będziesz miała odznaczone, że w nich pracujesz, o nich będziesz zapominała, a w te dni, których nie będziesz miała, będziesz o nich pamiętała. Tak to się będzie działo. I po to jest to doświadczenie, żebyś wreszcie odłączyła się od nich. Mówisz wtedy, patrzysz na kartkę i mówisz, nie, dzisiaj nie. Już patrzysz, tu miotłę trzymasz w ręce, odkładasz ją, dzisiaj nie. Rozumiesz? No. O to, że cały czas musisz podporządkować się temu. Nie, że dzisiaj zrobię, to jutro nie będę, bo dzisiaj zrobisz, jutro będziesz. Pojutrze też będziesz, tylko dlatego, że popadniesz w taki fanatyzm,
czyli znowu będziesz zakłócała przestrzeń. No. Czyli równowagę będziesz burzyła. Chodzi u ciebie trzeba tylko zrównoważenia, bo tak naprawdę ty sama musisz zapanować nad tym, wiesz jak twoje życie wygląda, wiesz czym się interesujesz i ty sama musisz zapanować. Pewne rzeczy wypisać na liście, skreślić. Od dzisiaj mnie to nie interesuje, to. Przykładowo, wbijanie gwoździa w ścianę nie interesuje mnie, nie wiem, odśnieżanie przykładowo nie interesuje mnie, wnoszenie węgla do piwnicy przykładowo nie interesuje mnie, bo to są męskie rzeczy. Rozumiesz? A tu ustawiasz tylko te rzeczy, które są typowo kobiece i tylko przełączasz się na nie i je ustawiasz sobie w odpowiednim czasie i trzymasz się tego harmonogramu po to, żeby zrównoważyć się. Po zrównoważeniu potem możesz wrócić do normy. Ale inaczej, jak nie będziesz miała tego harmonogramu, który będzie cię trzymał w tym, żebyś ty się synchronizowała, no to cały czas będziesz tak rozbita, wiesz? U ciebie podstawą jest pozbieranie się do tak zwanej kupy, ale nikt cię nie pozbiera, musisz się sama pozbierać. Tak jak mówię, bierzesz kartkę i wpisujesz na tej kartce, na jednej połowie to wszystko, co jest typowo kobiece i co ty robisz i chcesz robić, a po drugiej stronie, na drugiej połówce piszesz to wszystko, co jest męskie zajęcie. Rozumiesz? Potem wykreślasz to wszystko, co jest męskie, tym się nie zajmujesz, a to, co jest kobiece, oczyszczasz do tych najważniejszych rzeczy, a dla tych najbardziej upierdliwych robisz grafik, kiedy się tym zajmujesz. I koniec. Nic więcej. Tylko dbasz o to, żeby zajmować się wtedy według grafiku. Ani sekundy wcześniej nie możesz zacząć pracy. Dokładnie czekasz, patrzysz, wskazówka wskakuje na 12 i od 12 dopiero zaczynasz sprzątać, czy to robić. I dokładnie tak robisz, bo to jest bardzo ważne, żebyś ty wróciła do równowagi. Zobaczysz, to bardzo łatwe. Z początku to będzie tragedia. Po prostu nie będziesz ogarniała tego, nie dasz rady, dlatego że będą wszystkie programy wariować. Ale jak zrobisz te grafiki, według niego będziesz postępowała zgodnie z czasem i z zaleceniami, które sobie same ustawisz, to zobaczysz, jak się szybko zacznie wszystko układać. I okaże się, że czasu będziesz miał, że będziesz spokojna, wszystko będzie dobrze. Im bardziej gonimy za czymś, tym większa gonitwa jest. A tak naprawdę mamy coraz mniej czasu i coraz mniej mamy efektywności tego czasu. Dlatego, że coraz więcej gonimy, coraz więcej i jesteśmy nieuważni, nieostrożni, robimy wiele błędów, robimy dużo szumu tak naprawdę i tym wszystkim popadamy w choroby, w zaburzenia pewnego rodzaju. Aż później dochodzi do tragedii, gdzie coś się wydarza, wali się nasz świat, i wtedy leżymy w szpitalu przykładowo, albo gdzieś, może jeszcze wcześniej niż w kostnicy, i wtedy zaczynamy mądrzeć. Trzeba odpuścić. No bo już w kostnicy to już nie ma co odpuszczać. Możemy tak jeszcze po tym ciele dalej przelecieć? Dobrze. Piotruś, przeskanuj to całe ciało i zobacz, co tam jeszcze jest. Takiego, co daje znać, że są stany jakieś zapalne, albo chorobowe, albo niezrównoważone. Jakby coś lekko przeżyło. To nie wiem, co by to mogło być. No, to tylko takie jakieś lekkie. A możesz, Piotruś, spojrzeć tak na kark? Bo czasem mi się tak odzywają, nie wiem, co to jest w sumie z prawej, z lewej strony, jak jest kark, czy tam szyja, to tak pod uszami. Nie wiem, co to tam jest, czy to jest tarczyca, czy co to tam może być. Czasem po prostu coś czuję, takie ukucie. Czy widzisz sam coś? No, mi się pokazało takie jakby pręty. Takie coś srebrne, co? Zapytaj się ich, Piotruś. Jakaś blokada. Nie wiem czemu to mi się ręce teraz pokazało. Zapytaj się. Odmawianie sobie czegoś? Nie sięganie po coś? Czy ty jesteś chytra dla siebie? Albo szkoda ci na siebie wydać pieniądze, albo coś chce kupić? Znaczy się może tak być, bo mój mąż tam ma dosyć drogie hobby, a ja w sumie nie jestem oszczędna bardzo i na siebie nie wydaję prawie nic. Widzisz, właśnie tutaj musisz to zrównoważyć. Musisz zacząć coś sobie kupować. Ja wiem, to będzie ciężko na początku, ale musisz sobie coś kupować i nie możesz się za długo zastanawiać, dlatego że nawet jeżeli się będziesz długo zastanawiać, to wcale i tak nie będziesz zadowolona i zawsze umysł będzie ci i tak wyrzuty robił, więc zacznij sobie coś kupować, mogą być to drobiazgi, ale po to, żebyś ty przełamała to, ten opór taki, wiesz?
Czy znaczy jakieś, jakieś kolczyki, czy coś, czy jakąś szminkę, czy to, coś tego rodzaju takich kobiecych, kupisz sobie, to w momencie, gdy chcesz to kupić, to myślisz, że chcesz kupić, idziesz, kupujesz, bo jak będziesz kupowała, to w tym momencie umysł może ci powiedzieć, po co ci, nie trzeba, zostaw. Nie, nie. I jak już pomyślałem, że kupić, to idziesz, kupujesz to i bierzesz, jakbyś mu robiła na złość temu umysłowi, rozumiesz? Mm. Żeby to odwalił, dlatego że ten program jest silny w tobie i on to powoduje właśnie, że zaczną ci odcinać dopływ od rąk i ręce zaczynają się robić takie, no, niepotrzebne w pewnym sensie. Bo pamiętaj, masz nie tylko dawać, ale masz też brać. Musi być równowaga. Mm. Musi być równowaga. Mm. Okay. Na tym musisz popracować. Mówię, i to robić na drobiazgach, po to, żeby przełamać to. Że po prostu myślisz sobie, kupię, idziesz, umysł ci zacznie zaraz tak emocje będą. Mocno ją odczuwa emocje. I wtedy po prostu bierzesz i tak kupujesz. Jakbyś chciała mu na złość zrobić. I obserwujesz go, jak on się będzie zachowywał. I zawsze jeszcze powiedz do umysłu tak, jak będziesz się wtrącał, to ja zawsze będę kupowała, żeby ci na złość zrobić. I w ten sposób to dziwnie to działa, ale to działa, więc dlatego wiem, co mówię, więc robisz to i później nie będziesz kupowała, ale nie będziesz miała tego czegoś, że ty się ograniczasz, bo tu chodzi o program, że ty się ograniczasz, a nie, że ty se musisz kupować. Nie, bo wiele ludzi nic nie kupuje tylko dlatego, że nie ma takiej potrzeby. Ale jeżeli ty nie kupujesz, bo ty chcesz ograniczać się, oszczędzać, czy to niekiedy to się nazywa, tak, ja jestem taki rozsądny, nie kupuję czegoś, czego nie potrzebuję. Tralalala, tak. I później okazuje się, że nawet se loda nie może kupić, no bo szkoda na loda, bo szkoda, bo po co wydać na to pieniądze. Tu umysł robi. I wtedy następują te właśnie zachwiania, nie ma tej równowagi. Rozumiesz? No ja ostatnio poczułam taką właśnie trochę niesprawiedliwość, jak tam mąż sobie coś właśnie wymyślił, że coś tam potrzebuje. No i to już tam była któraś z kolei rzecz, co tam powiedzmy do swojego hobby i no ja mu wtedy to mówiłam, że no to jest takie, że ja mu to powiedzmy pozwolę kupić, ale że tak się czuję, że to jest niesprawiedliwe, nie? Że ja dla siebie tak, w sensie on mi nie zabrania, ale... A no ale... właśnie, zwróć uwagę, on mi nie zabrania, ale ja se zabraniam, więc dlaczego ty masz kupić, skoro ja se zabraniam, to ty se powinien zabraniać, rozumiesz? Więc jeżeli ty se nie zabraniasz, to ja ci zabronię, żebyś ty se nie kupił, bo ja sobie zabraniam. Nie, właśnie ja mu nie bronię, ale potem czuję taką niesprawiedliwość. No takie, no, szukasz sprawiedliwości, czyli twój umysł, ten paszkwil, bo to jest program, to on szuka zadziory. Jeżeli mąż chce coś kupić i se kupuje, rozumiesz? Albo ty chcesz kupujesz, albo nie kupujesz. Nie możesz uzależniać tego, pozwalać, żeby twój paszkwil, który tobie zaczyna już siadać na ręce, na kark, to żeby jeszcze siadł na męża, bo widzisz, że jemu już jest mało. Temu programowi jest program, ale jemu już jest mało. On ciebie ma jakby w tym, więc u ciebie wywołuje emocje niesprawiedliwości, żebyś ty zareagowała na męża jeszcze. Rozumiesz? Nie, no ja mu, tak jak mówię, ja mu pozwalam, ale po prostu ostatnio już taką poczułam, że no, że to jest takie nie fair, nie? Dokładnie. I o to programowi chodzi, żeby on nie tylko, bo ciebie już zniewolił, już ma satysfakcję i za mało mu jest. No przydałoby się jeszcze twojego męża zniewolić. Teraz chodzi o to, że do patologii dojdzie, jeżeli ty go zaczniesz zniewalać, jego ograniczać, on będzie to robił po kryjomu albo coś, ty jeszcze bardziej się będziesz ograniczać i patologia super. Rozumiesz? Okay. Chodzi o to, że właśnie do wszystkiego jest potrzebne zrozumienie, logika. My wszystko na opak pojmujemy, na wszystko zwracamy uwagę odwrotnie. Trzeba dokładnie zachowywać odwrotnie. Jeżeli czujesz w sobie takie coś, że dobrze, a to szkoda mi tak trochę wydać pieniądze na... Ale przecież to na ciebie! Jak szkoda na ciebie? To znaczy, że już program w tobie siedzi, to mocny program. Więc co się będzie działo? Najpierw, że ty nie będziesz sobie kupowała, będziesz sobie chytrzyła się dla siebie, czy oszczędzała, nie wiem, jak to można nazwać bardzo ładnie. A potem zaczną ci siadać twoje organy wewnętrzne. Rozumiesz? Mm. Dlatego, że ta emocja to coś, co chce równowagi, ty będziesz dusiła. Bo powiesz, nie, po co, nie będę na to wydawała. A to będzie się domagało i wtedy powstanie jakaś choroba. Mm. Tak, dokładnie tak choroby powstają. Dlatego jak nie wiesz, co masz zrobić, szukaj równowagi. Jeżeli uważasz, że coś równowagę twoją zakłóca, to zastosuj do niej odwrotność i wyrównaj. Dobra. Jeżeli ci szkoda, to znaczy, że zrób tak, żeby ci nie było szkoda, żeby zrównoważyć.
A nie idź, to szkoda jeszcze bardziej. Nie potęguj tego, bo osiądzie ci na jakiś organ. To jest normalne. Rozumiesz? Okej. Okay. Możemy zobaczyć jeszcze moją lewą nogę, bo zawsze miałam takie tendencje do takich żyłek, no a teraz mi się tak już pomału zaczynają takie żylaki pojawiać, coś takiego, czy jakoś to tam... To jest, żylaki to jest niechęć, to jest blokada, to jest właśnie kąpienie sobie, zatrzymywanie wszystko w sobie. Ty to wyniosłaś trochę z dzieciństwa, więc ten program, on głęboko tam w tobie się utkwił, ale jedyny sposób na rozwiązanie to jest właśnie nie żałować sobie niczego. Nie żałować, żeby to się rozpuściło, poszło, bo wszystko, co zatrzymujesz w sobie, to zatrzymujesz, rozumiesz, jako emocje. A emocje co robią? Zaciskają, ściskają, cały czas kumulują się, czyli powstają takie historie. Fizycznie to trzeba zrobić coś takiego, że trzeba oczyścić krew. Spożywać dużo witaminy C, tej lewoskrętnej, po to, żeby wzmocnić naczynka. Tutaj jest i od strony psychologicznej, trzeba podejść i od strony fizycznej, żeby była równowaga. Znowu musisz zastosować równowagę. Czyli z jednej strony przestać sobie żałować, przestać żałować komukolwiek, cokolwiek. Pamiętaj, w iluzji niczego ci nie braknie. Wszystko tu jest. I dobrze wiesz, że jest. Chciałaś samochód, w ułamek sekundy miałaś garbuska i jeszcze stokrotkę. A ty sobie żałujesz diament za 2,5 miliarda. Co z tego, że to jest 2,5 miliarda? Przecież to możesz mieć. Co za różnica? Jak będziesz sobie żałowała, to i za złotówkę go nie kupisz. Rozumiesz? Chodzi o to, żeby właśnie podejść do sprawy inaczej. Albo coś chcesz, albo nie. A nie, żebyś ograniczała swoje chcieństwo w zależności od akceptacji umysłu, że a to ja akceptuję, a tego nie. A kim on jest? Umysł. No to jest coś, co ty sama stworzyłaś. Dziś się dowiedziałaś. Sama stworzyłaś. Pamiętaj, żebyśmy zastrzelili nie wiem ile twoich umysłów, to ty w ciągu 5 minut możesz zbudować nowych. Tworzysz ze swoich programów, przekonań. Tak oni powstają. Starego możemy zabić, ale zaraz będzie nowy. Jeżeli ty nie będziesz mądra swoją mądrością, ty nie przejmiesz władzy nad sobą, to ten następny umysł młody, on ci tak nawywija, że głowa ma. Może ten stary nie był taki zły. Wtedy się mówi, może stary, tylko że to nie o to chodzi. Po cholerę ci paszkil i zastanawiać, czy on zły, czy nie zły. Do czego? To ty masz decydować, a nie ktoś, ani coś. Jeżeli ty decydujesz, to sięgasz po to, co jest dla ciebie najlepsze, a jeżeli ktoś decyduje, to ty musisz go prosić, czekać, kiedy on ci da coś. No to chcesz stworzyć umysł, której będziesz prosiła, żeby ci coś dał? Paranoja. Skoro sama możesz to mieć. Nie twórz umysłu, tylko twórz to, co chcesz. Proście tak, jakbyście to otrzymali, a nie proście, żebyście to otrzymali, bo nigdy nie otrzymacie. Bo niby kto wam ma to dać. Rozumiesz? Trzeba zrozumieć takie proste rzeczy. Jesteś tylko ty, a reszta wszystko jest iluzja. Absolutnie wszystko iluzja. Mąż, dzieci, dom, samochód, całe to wszystko jest iluzja. Tylko ty jesteś prawdziwa. Ta, którą dzisiaj byłaś gdzieś tam w przestrzeni, że byłaś, ale nie miałaś ciała, nie miałaś nic. To jest jedyna prawda. A reszta wszystko to są wymysły. Dlatego ten samochód się pojawił, dlatego pojawiły się różne inne rzeczy, bo dlatego, że to jest iluzja. To jest, no, wystarczy, że pomyślisz, już masz. A stanie ci się według wiary twojej. Jak wierzysz w siebie, że jesteś i że możesz wszystko, to tak jest. A jak wierzysz inaczej, to masz inaczej. Dobrze. Wracasz do swojego ciała teraz. Jesteś w swoim ciele. Za chwilę się wybudzisz, będziesz się bardzo dobrze czuła. Będziesz w pełni zrelaksowana i zsynchronizowana i w absolutnej równowadze. Ja teraz policzę do 5. Na 5 nastąpi w tobie absolutna równowaga i już taka zostanie. 1, 2, 3, 4, 5. Teraz policzę do 5, wybudzisz się, będziesz się cudownie czuła i też ci tak już to zostanie. 1, 2, 3, 4, 5. Jesteś tu i teraz, przyjmij władzę, kontrolę swoim ciałem, z wami poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. O, bardzo dobrze. Super. Słuchaj, w tej sesji masz tu wiele wskazówek na to, jak postępować ze sobą. Bo to jest sesja, nie tylko rozwiązywanie tych problemów, ale też uczę cię tu w tej sesji, jak sobie radzić dalej, bo to nie jest tylko to. Więc tą sesją ty się ściągnij
i codziennie pracy z nią. To jest twoja jedyna brama do szczęścia, wolności, zdrowia i radości. A się chciałam jeszcze zapytać, jak ty tam mówiłeś z początku, że Piotruś pracuje w tle, to co to znaczy? To znaczy, Piotruś przygląda się jakby twoim energiom, czy one są zrównoważone. Jeżeli gdzieś są zawirowania jakieś, czy na przykład mocniejsze są w kolorach, czy są jakieś obrazy, czy zdarzenia, bo różne sytuacje jakby różnie to odbiera ze względu na to, że w zależności od tego, jaki jest dany człowiek. Bo Piotruś, on ma jakby stałą swoją energetykę i postrzeganie, ale ludzie, którzy przychodzą, są różni. Niektórzy są tak otwarci, tak są rozluźnieni, że Piotruś na przykład widzi w kolorach wszystko. I wtedy może te kolory, tak jakby chmurki sobie brał, rozumiesz? Jakieś kolorowe chmurki są i on sobie to wszystko równoważy. I w ten sposób następuje ta równowaga. To jest bardzo ważne, że w momencie, gdy Piotruś obserwuje nawet tę energię, one już automatycznie się uspokajają, już się podporządkowują. Rozumiesz? To jest ciekawe, bo ja sam, jak ja przyglądam się temu wszystkiemu, to niekiedy są sesje, w niektórych Piotruś jest, tylko jest, nic nie robi, nic absolutnie. Ja zauważam, jak w momencie, gdy ja tylko go przeprowadzam w przestrzeń, od razu przestrzeń człowieka robi się stabilna, równa, jakby nic tam nie było do roboty. Ja tego kogoś prowadzę, on się cudownie czuje, widzi wszystko, wszystkim jest, po prostu zabawa na 102. A w przypadkach takich, gdzie jest ta równowaga zachwiana, tak jak tutaj u ciebie, no to wtedy Piotruś musi równoważyć i do tego jeszcze rozwiązywać, jeżeli coś się dzieje, że na przykład ty dobrze nie widzisz albo nie kojarzysz. Chociaż u ciebie z początku z tym widzeniem było słabo, ale to nie ma znaczenia. Potem zaczęłaś sobie przypominać sytuację i dzięki temu też mogliśmy rozwiązywać pewne rzeczy. Bo właśnie tak mi się wydaje, że bardziej sobie przypominałam, niż żeby to było coś, co by mi tak przychodziło. Tak, tak. To jest jedna rzecz, ale druga, w przedszkolu byłaś na 100%, dlatego że ja widzę tak, jak ty widzisz. I w przedszkolu widziałem tą dziewczynkę tak wyraźnie, że wiem, że ty siebie widziałaś też bardzo wyraźnie w przedszkolu. Także tutaj wątpliwości nie ma żadnych. Dobrze. Wszystkiego najlepszego. Cześć, pa, pa. No dzięki, pa.